Kilka dni temu w Sopocie zastąpiła mi drogę jedna z moich sąsiadek i mówi: panie Donaldzie, tak naprawdę oni chcą tutaj wprowadzić ruski ład, a nie polski ład. To mocne słowa, może przesadne. Ale wiecie co, tak naprawdę jak się zastanowić? To po pierwsze, porządek, który tutaj wprowadzają, jest bliźniaczo podobny do tego, który wprowadza Putin w Rosji i jego sojusznicy i przyjaciele w różnych krajach, w różnych miejscach na świecie. Na czym polega ten ruski ład, ten rosyjski porządek? A więc po pierwsze na tym, żeby z demokracji zrobić fasadę demokracji, żeby zdławić wolne słowo, żeby móc kraść bez żadnej kontroli, bez żadnego pamiętania, żeby zaatakować taką tkankę społeczną, organizacje pozarządowe, o wolnych mediach już mówiłem, żeby zniszczyć opozycję, jak nie słowem, to trucizną, przemocą, opresją, żeby aparat władzy, instytucje władzy, od sądów przez policję, po urzędy, służyły panowaniu tej władzy nad człowiekiem, o czym już mówiłem. To jest ten ruski ład, to jest ten rosyjski porządek. Portal Telewizji Republika.